Nieco pan tam wypatrzył? Patrzę sobie na stan wody w jeziorze. Ciekawe miejsce wybrał pan na spotkanie. Ciekawe, ciekawe. Ładnie nam się ta stolica rozrasta, prawda? Zajebiście. Pan nie używa tego słowa, to rusycyzm. Sorry. To anglicyzm. Przepraszam. Będzie chciał się ze mną spotkać? Tylko bez nazwisk i tytułów. Tutaj nawet drzewa mogą mieć uszy. Ale spotka się. Czyli się spotka. Tylko wie pan, musi pan zrobić wrażenie. Ważny jest marketing biznesowy. To znaczy? To się znaczy, że obetnie pana z góry na dół, żeby wejść w interes, rozchodzi się o... Image and body language. To znaczy, przepraszam, chodzi o wygląd i mowę ciała. No, nie musi być patek, ale dobry longines by się przydał. No i bryka. Bryka? No, niżej Mercedesa pan nie schodź. Aha. No i nie zapominaj o tym, co powiedziałeś 24 lutego 98 roku. O czym pan mówi? Przecież sam powiedziałeś, że nie wierzysz. To nie moje słowa. O 16:52 nawet Immanuel Kant obalił 5 dowodów na istnienie Boga. Powiem ci, między nami kilka tygodni temu, rozmawiałem z nim na kolacji, przyznał, że jednak wierzy. Chodź, obgadamy szczegóły dotyczące mowy ciała. Chodź, chodź, bo wkrótce zacznie padać śnieg.